Dead signal, ha? Dead signal, ha? Ja. Poczekamy chwilę. Mogę to... Zaraz. Co? Strix, jak jesteś na czacie, weź przypnij tam, że można odświeżyć, żeby działało. O. Dobra, ja nie wiem, czy wszyscy już są. Poczekamy chwilę. Cool. Dobra, poczekamy chwilę. Dałem ci kilka prototypów na Discordzie z własnego doświadczenia. No teraz nie przeczytam, bo jakby na Discordzie mam dużo wiadomości tam do nadrobienia, więc... Ale na razie mam taktykę. Poczekamy jeszcze chwilę, aż ludzie wrócą. Dobra. Bo nie wiem kiedy przerwało. Przeczytałem, że mam przesyłkę do dostarczenia pod 8a. Mam na nią 45 minut. Jest w grze 10:37. Teraz pytanie. Czy 10:37 plus 45 minut to 11:22? Bo zacząłem sobie zapisywać po prostu na jaki piętro ma być przesyłka. I... Coś liczyłeś sobie przerwało. No właśnie. I zapisuję sobie, gdzie ma być przesyłka i na którą godzinę. Jeżeli mam 45 minut, to jestem w stanie ją dostarczyć później, jak się ruszę o tej 11. Więc ona nie jest stracona. Kodu na razie nawet nie zapisuję, bo i tak jeszcze nie wstaję. Czy odpisujesz na Discord na prywatnej wiadomości? No, zależy. Jeżeli... Jakby są wiadomości czasami na Discordzie, które po prostu bardziej czytam, a nie odpisuję. Bo na przykład, zaraz, ja to może znajdę, bo ja nie pamiętam, co to było, nie chcę teraz tego spalić, ale wiem, że była jedna osoba, która mi maniakalnie wysyłała jakieś, nie wiem, wykresy z giełdy, czy coś, nie wiem, za jakiś czas i po prostu I just dealt with it, po prostu dostawałem wykresy, więc spoko, dobra, dzięki. Ale chyba nie mam tego już. Kurde, gdzie moja giełda? No nie. Nieważne. Dobra. Czyli przesyłkę dostarczymy później. Na razie jeszcze grindujemy do 11. Jak zginę po drodze, chuj, zaczynamy od nowa, nie stracimy dużo. To jest najważniejsze. Buga, buga. Coś cicho. Za cicho. Jest laptop. A coś jeszcze? Bo czasami są po dwa na jednej. Też zawsze tak oznaczam jedno i potem ucieka mi się, cofam. Mhm.
Nie, no to bym widział chyba, jakby było. Są plusy i minusy tego, że gram z tymi cieniami. No faktycznie się już wyuczyłem, jak po cieniach rozpoznać, czy noir stoi w pokoju, czy nie. Chociaż czasami jeszcze zapominam spojrzeć dokładniej. Ale wiem już, jak to wygląda. A, jest jeszcze jedna rzecz. Bo mówiłem o tym, że trzeba zaoszczędzać jak najwięcej czasu w tej grze, żeby móc siedzieć przy komputerze i szukać rzeczy i nie misować ich. Więc automatycznie wypadałoby, żeby Lukas i Del Falco jak najkrócej siedzieli w pokoju, jak przyjdą. Więc ograniczyłem też ilość świateł do maksymalnego minimum. I zaraz to ogarnę, tylko wstanę. To jest telefon czy portfel? To jest... To wygląda jak... Portfel, mówicie? Jest trochę płaski jak na portfel. Poczekamy, tak czekamy do 11. Nie chcę schodzić z tego, żeby to nie zniknęło. Dzięki. Tu walizki, nic, żadnej broni, nic takiego, dobra. Najgorsze jest to, że im więcej się siedzi przy tej grze, tak od dechy do dechy, to czasami się omija najbardziej oczywiste miejsca. Tutaj przesyłkę widzę. No paczkę w garażu ten. Ja wiem, że kod. Na razie nie zmieniam. Do 11 się nie ruszam. Jak zginę, to trudno. To znaczy, że złe RNG. Ale do 11 się nie ruszam na razie. O 11 wstaję, gaszę światła, zapierdalam zanieść paczkę. Mogę kod zapisać, bo on się zmienił dopiero, nie? 35392. Jest spluwa. No, sporo tego mamy teraz. Dobra. Wstaję. I teraz robimy tak. Gaszę to światło. Gaszę to światło. To zostaje. I to gaszę. I powinno być git. Może zdążę z tą przesyłką. Dobra. Jezu, myślałem, że tu jakaś przesyłka leży, what?
Dobra, za 11.22 muszę się wyrobić z tą przesyłką, chyba się wyrobił bez pod 8a. Dlaczego znowu włączyłeś cienie? Bo widać Noir faktycznie z łazienki i z pokoju, jak są. I przy okazji sprawdzę, czy może czasami się sygnał nie zmartwił. Wiecie, normal mode. Disconnected. Czy to zadziała z tego dystansu? Nie pamiętam, ile czasu było. Ej, co jest? Co jest? Halo? Okej, that was fucking stupid. Za daleko stałem. No tak, ale to skąd miałem wiedzieć? To powinno działać na... Powinno działać na każdy zasięg, a nie... Nie wiem. Nie wiem, dziwne. Nie dawaj mu się zabić, bo jak baba to robi. No nieźle. You horny motherfuckers. Założę się, że przyjdę do mieszkania i będzie dead signal, niestety. Chociaż jego nie ma jeszcze przez następną godzinę chyba. On dopiero potem wbija. Pamiętam, że do 12 mogłem spokojnie siedzieć. Dopiero około 12 zabił mnie Lukas. Przy jednym tym. Więc może... Może to wyjdzie. 3, 5, 3, 9, 2. Dobra. I teraz gramy normalnie. Jest 10 na 4, jest zajebiście. Jest 11 na 4. A jeszcze nie sprawdziłem tutaj, dobra. Okna nie są nie. Oho. Idziemy tutaj. Mogłem zgasić to światło, to byłby krócej. Bo tutaj lepiej widać, kiedy znika. Koki strategia? No trzeba mieć koki strategię na tę grę, bo inaczej się nie da. Tylko casual mode jest casual. Mogę sobie wykreślić przesyłkę i kod zostaje, dobra. Będzie jeszcze kiedyś Isaac, na pewno będzie. Na 100%, po prostu musi mi wrócić faza na Isaaca, tyle. Czasami sam sobie jeszcze zagram, ale rzadko i no. Jak mi wróci faza, to będzie. Spokojnie. Yep, normal. Próbuję wybierać jakieś sensowne pytania i komentarze spośród całej zgrai unhinged komentarzy. Już? Myślicie, że już? Myślę, że już. Kod słyszałem, że się zmienił. Więc 48016, nie pamiętam z pamięci ile. 48016, no.
Okej. Spoko. I lecimy dalej, tylko szybko, bo żeby nie zniknęły. Ominę to na razie. Szybko, żeby nie zniknęły rzeczy, które się pospawnowały possibly. Może zdążę jeszcze z nimi? Maybe? Tak bardzo pobieżnie przez to lecę, ale... Jest ręka. Jeden, trzy, siedem. Zaraz, lada chwila, gdzieś będzie Del Falco stał. O, na pewno nie, na pewno nie. Może go pominąłem, może. Spodziewałem się go. Może go pominąłem. Jak pominę go w 0,75 sekundy albo mniej niż 45 frame'ów, to będzie czekał, aż drugi raz się nie zrespi. Ręka już była, prawda? I ma... 7:30 minut. 30 minut od teraz? 12. Dobra. Czekamy na jakiś dead signal albo coś. Ej, nie chcę krakać, ale chyba go pominąłem. Nic mi nie napisał Del Falco. Drugi raz jak się zdarzy, to już go nie pominę, nie będę na tego tak gotowy. Ale przynajmniej tyle czasu zaoszczędzimy. Zaraz, a tak. O kurwa, co? No teraz to możliwe, że się nabrałem. Czego właśnie skipnąłem dwa razy? Nie chciałem krakać, ale... On tam dalej stoi! Tak właśnie się spodziewałem, co jest? Dobra, zaraz. 04800. Nie mam przesyłkę! Dobra. Na 7C, nie jest daleko.
Nowa taktyka? Siedziałem od 10 do 11 tylko w kamerach, nie robiłem nic. Poza zbieraniem rzeczy i nadrabianiem ich. Osób mniej światło w pokoju. Osób pomijam Del Falco, to już w ogóle inna liga. Come closer. Okej. 7C. Nie musimy się martwić o Del Falco, odstawiamy. I wracamy do siebie. Zamykaj drzwi jak wychodzisz z domu do Noir, ale nie mogę. Muszę najpierw sprawdzić Noir, dopiero potem zamknąć drzwi. Nie mogę tego zrobić inaczej. Jeżeli się odwrócę od Noir, żeby zamknąć drzwi, to zginę. Pewno go nie ma? Tak przez chwilę nie byłem pewien, bałem się, że w niego wbiegnę. Dobra, kolejna przesyłka odstawiona. Mamy ogarnięty sygnał. Trzeba szukać rzeczy. Cztery, osiem, zero, zero. Dobra. Szukamy dalej. Jest 14 na 4. O kurwa. Kurwa. Może będzie krócej przez to. O, za blisko. Co jakbyś zamknął drzwi i tak nie dojedzie, tak czy inaczej. Ta gra się zabezpiecza przed takimi rzeczami. Oczywiście, że kodu już nie ma. Jeszcze. Jesus. Z trzech światów wystarczy 25 sekund? No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze. Czy wychylanie się z weny resetuje czas Lukasa? Nie resetuje, może zatrzymywać chyba, ale nie resetuje. To było zmieniane, że już nie resetuje czasu jak się wychodzi z ukrycia czy coś. O kurwa. Co? Czemu mi się myszka sama ruszyła? What? Cztery, trzy, cztery, pięć, dwa.
Za chwilę. Najpierw muszę przejrzeć wszystkie kamery, a potem to naprawię. Długo mnie nie było na kamerach, to jest problem. Dużo mogłem pominąć. A zaraz, okej, okay, myślałem, że to Delfalco, okej, okay. Suspicious. Jakieś przesyłki, coś, ten 7C już było, ok. No muszę to naprawić chyba. Ale nie widzę, żeby tutaj coś było chyba. Ewentualnie może shotgun gdzieś tam w rogu. Uno sekunda, moment. Micha, dobra, jestem. Dobra. Nie pamiętam, kiedy wstawałem, czy dawno wstawałem, czy nie. Kod już mam ogarnięty. Bitrate RIP, no przy tym zawsze. Niestety, przy tym zawsze. Feels bitrate. O nie! Jest telefon chyba? To był telefon. Dobrze. A 20 minut, to jest bardzo nisko, ja bym ją skipnął, bo jest daleko. Mamy trzy paczki do pominięcia i to ja sądzę, że to może być jedna z nich. Skip, dobra. No kurwa! Gościu!
którymś razem się na to złapię. Nie wiem, czy teraz się nie złapałem. Kiedy pamięta się, przy której kamerze to było? Trwała przed Del Falco? Dwa łóżka, ja wiem. Ale kiedy była ta kamera? Czy po tej? Nie. Okej. Są pieniądze tutaj. Skubany długo stoi. Wiecie, w sensie, że chuj. Pieniądze! Te pieniądze już zgłaszałem, czy nie? O kurwa. Czyżby? Już, dobra. Spróbuję je zreportować, jako że tu są. O, nie ma go. Tu też nic nie ma. To znaczy, że będzie gdzie indziej. I tam te pieniądze były zreportowane, to już się nie liczyło, okej. Good, good, good. Co?
pieniądze też były, nie? Spróbuję jeszcze raz, trudno. Tutaj nie ma krwi. To nie to. Tu też nie ma krwi. Idę w przeciwną stronę niż przedtem. Bo się cofałem. Teraz to jest confusing dla mnie. Fuck. Chyba nic tam nie stoi. To jest telefon, zakładam, nie? Kod jest ten sam. Dobra, idziemy. Albo i nie. Rozpoznaję telefon od portfela przez długość. No, to robi sens. I przez płaskość, zakładam. Ale jakby jest... Jest długość, jest perspektywa i tak dalej, i czasami nie jestem pewien. Czemu do wanny? Bo widzę dłużej laser i nie muszę zgadywać, wychodząc przez długą animację i tak dalej. Plus gaszę jedno więcej światła, chociaż też gaszę jedno więcej światła. Sprawdzałem tą krew na miejscu parkingowym, to nie jest to, to tam zawsze jest. Długość i grubość? Ha? Okej. Zwyrole. Czemu światło przed drzwiami zgaszone? Wtedy nic mi nie daje w zasadzie, a szybciej wychodzą z... Oho. Come closer. Don't. Tylko naprawiamy sygnał, nie zbieramy paczki, bo nie ma po co, bo ta paczka jest... Chociaż nie, bo sfailowałem dostarczenie i to może będzie teraz inna? Kto wie? Ale dojebana jakość YouTube chyba faktycznie zmniejszył bazowy bitrate na Full HD? Mówię! Tragedia. Cieszę się, że to nie tylko ja byłem delulu. Nie ma żadnej przesyłki. Cool. No niestety bzd, nie ma przesyłki tym razem. Tylko martwość sygnalizacji. Masz już Delfalko? Nie. Ominąłem go tak z 5-10 razy. Łatwo z frajerem. Dojedzie mnie w końcu. Dziwię się, że tyle wytrzymałem bez niego. Kod nie działa, założę się. 4-3-4-5-2. Oczywiście, że nie działa. XT. No, halo.
7 3 4 12 7 3 4 12. Jakaś przesyłka? Kurwa, ten nie. Dobra. A 7 3 4. O! Idiota? O! Bomba! Bomba! Defenses! O, Del Falco jest. O, nie, trafiłem go. Chuj. To był dick move. No, zniknął. Złapałem się. Na zepsutej kamerze, no. Co za skurwol. Wiedział dokładnie, co robi. Dobra, ale tyle, ile go nie było, mamy nadrobione dość sporo. Imo. Jest pierwsza i dopiero teraz gramy tak, jak przedtem graliśmy normalnie od 12. Także Imo Stonks. Paczka? Ciekawe na kiedy. 8a, 20 minut. Idziemy? Bo 8a będzie blisko, ale... Dobra. To zaraz... A jeszcze kod się zmienił, to już ten, dobra. Przejdę wszystkie kamery tak na szybko, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pominąłem. Pira z drzwi. Na przykład tego. Szkoda byłoby to stracić. Nawet jak coś pominę teraz, to tam chuj. Dobra. Pakig. Dobra. Ten jak stan psychiczny? Trochę stres. Trochę stres, bo dobrze idzie. Za dobrze.
8A. Mogę? Mogę położyć przesyłkę i uciec. Jestem w stanie to zrobić. Zrobiłem tak wczoraj. Jak grałem sam. And it wasn't even close. Del Falco zaczął mnie gonić dopiero jak byłem pod windą. Dopiero zaczął mnie gonić. Dobra. To mogę wykreślić. Tak będzie nowa przesyłka i pewnie nowy kod znaleźć. Siedem, trzy, cztery, 12. Kurwa, jeszcze działa. Zaraz będzie zmieniany pewnie. Fuck! No nie mam zbytnio wyjścia. To źle. To unlucky, no. To unlucky. I chyba mnie na dachu jeszcze ktoś zaatakuje. Albo Lukas, albo Del Falco, pewnie. Znając życie. Unlucky. Może mogłem tą przesyłkę olać mimo tego, że była blisko, bo się nie synchronizowała z Dead Signalem. Chociaż nie, no to tak się unlucky. To się tak unlucky ustawiło, że nie wiem. Trochę dupa. 3, 4, 12. Teraz nie zadziała. Okej, szybko. Pieniądze. Mamy. Nic. Nic. Nie sprawdziłem. Tutaj nothing. Też nic. Nic, nic. Tu nic. O kurwa. Nie pamiętam, ile czasu siedziałem. Siedziałem już 10 sekund? Nie spojrzałem. Okej. Chyba żyję. Jak nie z tą stronę. To już było. Przesyłka.
Ups. No. Czemu mi to hajd nie działało, dopóki latarki nie włączyłem, what? Już któryś raz. Do której musisz przeżyć do 5:00 i muszę wyrobić normę jeszcze tego wszystkiego, co szukam. Skończ pierdolić o tych drzwiach. Nie mogę zamykać drzwi, bo jeżeli będzie babka w korytarzu i odwrócę się zamknąć drzwi, to zginę. Sprawdzałem to 5 razy. Gościu, piszesz o tym od początku streama. Nie da rady. Już wolę wziąć szansę na tego Lukasa, który i tak średnio co robi, a nie na babkę, która mnie one-shotuje generalnie. Wiem, że kod poszedł, ale muszę najpierw sczytać. 95483. Co? Cztery, osiem, dziewięć? Co? 9, 5, 4, 8, 9 to było, dobre, my bad. Dzięki. Ja pierdolę. -7A. Jak będzie dead signal, to pójdziemy. Jak nie, to 11. Pies już miałem zaznaczony. On po prostu zostaje dłużej. Dosłownie przed chwilą zaznaczałem psa. Myślicie, żebym psa pominął? Naprawdę? Ja psa? Serio? Well, think again. Kurde, czy naprawdę musi mi teraz wzrok odwalać? O nie.
O nie. Czemu nic nie ma? Halo? Zaraz. Przewidziałem się. Holy shit, zestrałem się już. Dobra, to decydujemy. Czy idziemy po tam przesyłkę, czy nie? Bo myślę o tym tak. Jeżeli pójdę po przesyłkę, najgorsze, co się może teraz zdarzyć. Pójdę po przesyłkę, będzie u góry Noir, wezmę przesyłkę, pójdę na piętro, na które mam być, będzie Del Falco, bo to jest 7A, to jestem w stanie odstawić tak, żeby on mnie nie dogonił. Teoretycznie jestem w stanie to zrobić. Idziemy. Siłą rzeczy, no sprawdzę. Kurwa. To chyba nie zdążę. Ale to znaczy, że go nie będzie na dole. To znaczy, że go nie będzie na dole. Jak na dole będzie Noir, to zdążę odstawić, bo to będzie tylko 10 sekund więcej. Prawdopodobnie zdążę odstawić. Noir jest małym problemem w tym wypadku. Może akurat teraz, jak Del Falco pójdzie, to będzie jeszcze martwy sygnał, to może go naprawię. No, jedź już, gościu. O Jezu, mam za cicho tą grę puszczoną. Ta winda musi teraz tak jeszcze przyjechać, więc... Fuck. Jest wysoce prawdopodobne, że nie zdążyłem. Siedem A? Izu, to było 7? 7. Zdążysz? Zdążę? Ile trwa godzina w grze? Chyba 10 minut?
10 minut chyba. To jest minuta na... Nie, 15 minut? To lepiej. That's it. Come closer. Nie, myszka! Kabel mi się zawinął i myszkę mi samo popychało. Chyba już, nie? No! No, nie zdążyłem! No nie! Kurwa! I będzie dead signal pewnie jak przyjdę, prawda? Jeszcze nie. Na pewno będzie inny kod. Zjebałem. Trzeba było nie iść. 38051. O Jezu, jest 18, a nie 5. To ja się w chuj spóźniłem. To trochę lipa, to trochę nie wyczaiłem czasu. Najpierw przejrzę kamery resztę, a potem to naprawię. Czy mi naprawdę musi teraz akurat wzrok odwalać? Jesus, naprawdę? Ale gówno. Ja absolutnie nie mogę mieć chyba za jasnego monitora. Też nic nie ma, bo już widzę stąd. Do dupy! Do dupy. To jest pistolet. Mogę mieć potem przesyłkę, ale waste. Zawsze muszę iść w lewo, od razu. Nie mogę dać się na to nabierać.
No nie jest najlepiej, no. Mogę nie wyrobić się z ilością rzeczy i chuj. A jak jeszcze się zdarzy, że Mr. Del Falco może faktycznie wybiec z windy, to już mam wyjebane. To już po prostu nawet na to nie zwracam uwagi. Jak wybiegnie, to nie wiem. Och. To co, next przesyłka skip. Yep. Nie możesz już skipować. A faktycznie, czekaj. O nie! No tak. To nie jest tak, że przy czwartej nie zgnąłem, tylko przy trzeciej. Fuck. To trzymamy kciuki, że następna przesyłka będzie na 45 minut. No to jest chyba max. 38051. Dobra. Togo! Ten run jest absolutnie blessed by Dogos. Cieszę się. Trzydzieści pięć minut to będzie 3:18. A 2B. Czemu od razu? Jak pójdę od razu, to stracę tonę czasu. Dobra, przejrzę jeszcze trochę kamery i idę. Tak pobieżnie chociaż. Jebać to. Nic. Nic. Jest, był. Chuj, idę. Na pewności. Signal dopiero naprawiałem, więc nawet nie będzie na pewno. Zbajtuj dymestos na 10 piętrze i leć potem na drugie, to jest 2B. Jestem w stanie to odstawić, tak żeby mnie nie złapał. Jestem w stanie. Jak nie, to mnie złapie, chuj.
bejtu na 8 piętrze. Adam sam mówił, że bejtowanie i nie zawsze działa. To jest dobry run, ale teraz przynajmniej wiem, jak zacząć grę porządnie. Bo ten head start na początku mi naprawdę dużo zrobił. Więc nawet jak to nie wyjdzie, to mamy taktykę. Bo to działa. Okej. Okej. Jaka taktyka, jeśli mogę prosić, nie było nie na początku streama? Wchodzisz respisz się w domu, bierzesz latarkę, siadasz przed komputerem, do 11 godziny nie schodzisz z kamer i po prostu szukasz rzeczy. No i gasisz więcej światła w domu. Osiem, zero, pięć, jeden. Dziwi się, że jeszcze działa. Ale to chyba dobrze. Czyli tak realistycznie. Okej, moment. 14 na 8. Czyli zostanie mi 6 na następną. Czyli muszę znaleźć jeszcze 14 rzeczy i zanieść przesyłkę ewentualnie. Do końca gry muszę znaleźć 14 rzeczy. To nie casual mode, to normal. Chuj, biegnę pod łóżko. Już nie biegnę tam, pierdolę. Dobra, poczekamy 25 sekund mówicie? Poczekamy 25 sekund, dobra. Trzynaście, nie 14. 14, bo będzie 10 w następnej godzinie. W ostatniej godzinie trzeba zdobyć 10. W przedostatniej 9. Ej, to 25 sekund przy tych wszystkich zgaszonych światach zadziałało. Pytę. Dobra. Tu nic, tutaj też nic. Tutaj rąsi nie ma. Nic. Kurwa, no nic. Od kod. 4, 1, 4, 6, 4, 6, 1, 4, 1.
O kurde. Nie schodzę z tej kamery. Będę miał dwa kolejne. O! Idealnie. Kurwa, jaki szeroki. Okej. No! Ja mogę zgłosić? Nie mogę. Przesyłka? Ale to jeszcze będzie. To wciąż będzie. That's it. Come closer. Dobra. 34 się ruszać. 34. Czyli albo 35 lepiej. 35. 35. 35. Nie? A. O! Dwanaście, jeszcze 13. Bo na razie zgłosiłem jedną rzecz i muszę ten telefon zgłosić, to dopiero będzie 12 chyba. Czy zgłosiłem coś jeszcze? Masz 7 na 9, tak. Będę miał 8 na 9 z tym telefonem, jak wrócę, o ile on nie zniknie. A nie powinien, bo nie zmieniałem kamery. Jeżeli telefon ogarnę, to dostanie 12. No. Spierdalam. Dobra, nie umie się liczyć, nie wiecie, o co mi chodzi. Chyba, że to ja jestem głupi. A to też jest możliwe. Bo zgłosiłem na zhakowanie tablet. I leżał i tablet, i telefon. Ale zgłasza tylko jedno, więc muszę zgłosić jeszcze raz po tym, żeby zgłosiło też telefon. To może ja nie pamiętam, że zgłaszałem coś jeszcze dodatkowo. Może. Może jestem. Stupid. Tak. Teraz będzie 8 na 9 i zostanie 11 teraz dopiero. Ej, o kurwa. Hej, yo. Yo. Mieliście rację, nieważne. Zamknę się. Karty kredytowe to high value, nie? Zakładam, robiłoby sens. Otwarte okno. Kod się zmienił? Zaraz. Znowu przesyłka na 2A? To jest... Tak. 18 plus 45 to jest...
Będzie cała godzina i 3 minuty. Jest druga. Czyli to będzie. Nie, to będzie czwarta? Jest trzecia. To będzie czwarta 3. Czyli na czwartą 3 to ma być, ale musiałbym być wcześniej. Musiałbym wyjść. Ile mi to zajęło? Minimum 3:35 muszę wyjść i poczekam na martwy sygnał. Zostało mi 9, z przesyłką zostanie mi 8. Ja bym posiedział jeszcze chwilę, przejrzysz wszystkie kamery szybko i dopiero polecę. Okno było, tablet. Idziemy, pierdolę, idziemy. Robimy to. Robimy to. Dwa A, można Delfalco chyba wtedy wyminąć w ten sposób. Problem będzie, jeżeli przy dwa... Nie mogę tak zrobić, jeżeli przy drzwiach są pudła przed drzwiami, bo wtedy nie mogę sięgnąć tego na tyle, żeby położyć paczkę i uciec. Więc jeżeli będą pudła, to będę w tarapatach. Jak go zbejtujesz na innym piętrze, to stracisz więcej czasu. Dobra, jak robimy? Czy my go bejtujemy teraz na następnym piętrze? Mam pomysł. Macie ankietę. Więcej dało bait na 10. Dobra, nie czekam, aż zrobicie teraz bait 50-50. Mamy go. Mamy skurwysyna. I teraz to było dwa ile? Dwa A. Dobra. Szybka przejażdżka. Czyli teraz zostanie nam 8 przesyłek, będę musiał znaleźć 8 rzeczy na kamerach. Jak to odstawię? 8 rzeczy. I mam na to godzinę. Gorzej jak będzie kolejna przesyłka na 2A. Mówicie, że jest strasznie duży desync. Naprawdę aż tak bardzo jest rozsynchronizowany? Nie powinno być. Cool, dobra. Nie, bo widziałem, który jest, jak ktoś pisał. Dobra. Dobra. 8. Zostało 8. Zakładam, że jest... Może jeszcze nie ma czwartej.
Oddaję przesyłkę na ostatnią godzinę, nie wiem czy będę mógł. 1, 3, 6, 6, 2. Szoker. Nie. Jest cielsko. Siedem. 25 sekund. Dobra. Dobra. Mogę wykreślić sobie przesyłkę stąd. Zgłosiłeś ciało, więc 6. No nie. Czekaj. Zostały 3. 6, faktycznie. Kozy się zjebał. 02692 chyba. 02692. Okej. To jest zgłoszone. Tu nic nie widzę, potem to naprawię. Nie byłem pewien, musiałem sprawdzić. Dobra. Chcesz wyrównie bomba? Teraz portfel tu widzę. High value. Jak serwerowni bomba, co?
dwa trolle. Dobra, nie patrzę na czat już. Jest krew. Kurwa. Sprawdzę, czy nie ma tego. Czy przesyłki nie ma? Nie. Dobra. Spadaj. To było riski. To było riski. Nie będę kłamał. O! To było riski. Ile mi zostało? Pięć. Dobra. Nie biegać, nie, oj, prawie pobiegłem. Prawie pobiegłem, bym zginął. Come closer. Przesyłka coś ten? Nie? To nie. Oby ta przesyłka była blisko, bo będę miał przesrany chyba. Albo żeby była za jakoś długo. Ona jest dobrze zrobiona, bo od razu mówi co robić, no. To jest trochę dziwne, że ci od razu mówi co robić, tak jak o tym pomyślisz. Ale przydatne. Fajne, no. Obala cały mit, że typowa kobieta, domyśl się. Actually, wszyscy faceci w tej grze. Well, actually... Nie zgłosiłem krwi, a już nie ma. Dobra, my bad. My bad. To jest telefon, nie? Czaty, to jest telefon, nie? To wygląda jak telefon. B 30 minut. Ja pierdolę. Przejdę wszystkie kamery szybko i lecę od razu. Report is no good?
Ja pierdolę! What are you pierdoling about? Nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego. Przy 3B nie bejtuję, po prostu biegnę odstawić przesyłkę. Próbuję odstawić przesyłkę i uciec. Sprawdzę. Profilaktycznie sprawdzę, ale niedawno było, prawda? Trzeba, lecimy. Ostatnia przesyłka. Cztery? Jak ostatnia przesyłkę to trzy. Chyba. To było lucky. Zostały trzy, prawda? Nie zreportowałeś, który jest cztery. Przesyłki mogę wyjebać stąd. Jak odklikuję grę, to nie ma muzyki, sorry. Zapisuję rzeczy. Póki winda jedzie. Zostały, bo zreportowałeś telefon? No właśnie tak bym na to liczył. Zero, dwa, sześć, dziewięć, dwa. Trzy. Jest te... To jest telefon, musi być. Masz 7,5 minuty na dwa eventy. Nie mam czasu, come on. Jest czerwony czy... Jestem... Zmienił się, prawda? Zero... Nie. Jeden event.
klucze. Dobra. Mamy wszystko. Co teraz jest najbezpieczniejszym course of action? Co robimy? Czy ja powinienem po prostu pójść pod łóżko do wanny czy cokolwiek? Jeżeli paczka będzie do F, paczka nie zdąży. Paczka ma minimum 20 minut. Nie mamy 20 minut. Dobra, ale czy ktoś wie, czy to jest bezpieczne? Kurwa, może po prostu zagram normalnie. Dopiero co zamknąłem drzwi. Dobra. Zaraz, ale czysto teoretycznie mogę po prostu stać w pokoju, nie? Kod się zmieni. Nie. To muszę... Muszę dalej grać normalnie. Będę po prostu ciągle wstawał. Ale mam teraz stresa. Ja pierdolę. O, cielsko. Teraz się kurwa wszędzie walę cielska, super. Jak się kod zmieni, to siąść po prostu? To nie głupie. To nie głupie. O, na przykład teraz. 71859. 71859. Światła zapal, a po co mi? Nie są potrzebne już. Nigdy nie były. One nic nie robią. Miały się podobno noir częściej spawnić, ale się nie spawnują częściej, więc... whatever. Jak Del Falco przyjdzie, to schowam się pod łóżko i nawet będzie mi z tym lepiej. No nie będę kłamał. Najgorsza część gry, actually. Nie mam co robić. To jest najgorsze, nie mam co robić. Nie jestem zajęty, muszę czekać. Ale chyba tam jest 40. Jeszcze trochę. Czy to jest przesyłka? O nie.
20 minut, nie zdąży. Nie zdąży. Żebyś się nie zdziwił. 20 minut, zostało mi 10. No nie ma, no nie ma szans. Speedrun do łóżka zrobię. O ile trzeba iść do łóżka, bo na normalu nie wiem, może tu jest jakiś ending. Prawdopodobnie jest ending. Z 53 chyba? Dziękuję. Nie gaszę świateł. Uchodź sobie po tym mieszkaniu dłużej. Mam wypierdolone. Jeżeli mnie złapie przez światło, otwieram balkon i skaczę. Siedem, jeden, osiem, pięć, dziewięć. Dobra, no biggie. Zmieniamy kod. Zmieniamy kod. No biggie. Shift completed. What? Ronald, I'm very, very impressed with your ability to stay alive. Come to the rooftop, I have something for you. And don't worry, you've proved your worth. I'm not going to kill you. Windows! Omg! 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 Mamy to! O kurwa, mamy to! Mamy to! Nie spodziewałem się, że to tak dobrze pójdzie teraz za tym podejściem. Holy shit, myślałem, że się będę z tym jeszcze męczył. Spociłem się, jak dzika świnia. I'm here. What are you? Good evening, Ronald. It's about time. We've been waiting for you. Adam, he's here. Ronald, you're on speakerphone. Thank you, Myra. Ronald, Ronald, Ronald. It's a pleasure to have an opportunity to talk man to man, finally, isn't it? You're not trying to kill me? What do you want from me, then? Straight to the point. Very good. You've proven quite useful. Very capable. That's why I brought you up here.
wanted to introduce you to a couple of associates of mine. In fact, not only am I not going to kill you, but I have a job offer for you. Ooh. A job? I already have a job. You consider working for Vivex in the Shade a job? A bunch of pretentious bottom feeders. They're a fucking joke. Every piece of information worth having hits my desk first. Authority, access, control. The pulse of this city rests under my finger. So, Ronald, it's time to work for me instead. I don't think so. Oh, yeah. Oh, no. I don't think you understand. Let me explain. I rarely offer jobs directly to anyone. You're a special case, and your compensation will be substantial compared to whatever Vivex paid you. We can get you out of this shithole apartment, put you somewhere a man of your caliber belongs. Your silence tells me you don't really care about material rewards. So tell me, Ronald, what do you really want? Maybe something money can't buy? Could it be? It's not Alice, is it? Huh? How do you know about her? Haven't you been paying any attention, Ronald? Knowledge is what I do best. Find out what people truly desire. And besides, you kind of gave it away with your fucking username. I mean, what a laugh. That sad boy shit of yours has got to go when you come work for me. Alice. Yes, sweet little Alice. Doesn't even know you exist. She will if you join me. Trust me. Okay. What's the job? What do you want me to do? Ah, there we go. Now we're getting somewhere. You get what you want, and I get what I want. Now then, I run several interesting little games. We cater to a very exclusive clientele who looks forward to my special brand of entertainment. However, it's been a while since the last show, but I'm working on something new. Something very exciting. How do I fit into your sick games? Don't you see? You've been helping me brainstorm my next big game. This whole time, you've been playing an important role. My game is perfectly simple. Find a specific individual and put them through a series of tasks. Of course, this involves reviving my bloodthirsty associates, inconvenient hacks, and the pesky clock that just keeps counting down and down. All while combing the deep web for those bullshit keys for some bullshit puzzle. I have everything I need, except... A hacker? You want me to hack for you. And that's it. To simplify your role, yes. You see, I'm already getting the new game lined up. I found the perfect star. But he's not your average Joe. No, no. Let me explain. Patrick. Show him. Hold up. John Hofe. He's a cybersecurity veteran. In fact, you could say he's caused quite a skąd go znam in my organization. And like all pains in the ass, this one will be dealt with in a... Well, let's just say I'm going to scorch the earth on this one, which is where your expertise come into play. To put on a good show and make a prime example of Mr. Hove, I'm offering you this once-in-a-lifetime opportunity. So what do you say, Ronald? You in? I promise you, it will be worth it. Think of Alice. Fuck it. I'll do it. Excellent. Excellent. Truly. You have no idea how disappointed I'd have been if Myra and Patrick had to kill you after all this. So much effort wasted. But no, now you work for me. Yeah. That would have been a shame. You sound nervous. Don't worry, Ronald. I'm just fucking with you. You're far more useful to me alive than dead. Oh, and
don't worry about the shade either. He has been taken care of. Wait, did you fucking kill him? Nothing so permanent. But enough of that. It's time we end this little call. It's been a pleasure speaking with you, Ronald. And I look forward to what will no doubt be a fruitful collaboration. For now, you're assigned to Team Noir. Now, it's been a long night. Get some rest. We'll talk soon. Welcome to the Noir, Ronald. Here, take this. Uh-huh. Have a good night, Ronald. Sweet dreams. Ej, ta muzyka! Yeah. Jak zaczęliście pierwsze słowo o jakiejś grze, to wiedziałem, że to będzie Welcome to the Game, Jones Chapter. What? No dobra, i tak, dobra, przeżyłem. Przeżyłem, to się liczy, to jest najważniejsze. Przeżyłem. Przeżyłem. Oh my fucking god. Nie gadajcie, że internet wywaliło teraz. Naprawdę? Halo? Ej, no nie. Internet jest, tylko czat się przestał działać z jakiegoś powodu. Stream dalej leci. Aha. Ale czat się zatrzymał. To okej. Okay. To znaczy Twitch ma problemy, czy... No, tak zgaduję. Tobie też się zatrzymał, jak patrzyłaś... Sam czat, a ty dalej mówisz. Okej. Okay. Okej. Okay. Awkward. Przyglądarkę. No spróbuję, ale... awkward. Ale to sam czat po prostu. Gratulacje! Dzięki! That's awkward. To twoja mama? Nie, to Kix. Ej, dobra, chyba mi teraz działa, czy... Nie, connect to chat, nie działa. Okej. Okay. Trochę nieklimatyczne zakończenie, ale... Ej, przeszliśmy. Przeszliśmy ten signal. Ja pierdolę. Cieszę się, że dopiero teraz się zdarzyło to, co się zdarzyło i że... no. Że ten... A, moje czoło. Cieszę się, że dopiero teraz się zdarzyło to, co się zdarzyło i że byliście do końca. Ja nie wiem, czy Twitch się sypie, czy ja powinienem zakończyć tego streama, czy co? Ja nie wiem. To trochę dziwne. To trochę dziwne. Nie będę kłamał. Ej no. Ej. Stream bez czatu jest... dziwny. Nie wiem czy tam... Ej, mam pomysł. Czekajcie. A alerty też nie działają? Tu tylko widzę, odświeżam za jakiś czas czat i widzę jakieś fragmenty tego. Nie wiem, czy wszystkie streamy będą na YouTubie, znaczy na pewno będą wszystkie montowane i wybierane z nich jakieś najlepsze momenty albo najważniejsze. Więc to będzie. To będzie. No i tyle, I guess. Spróbuj Nightmare Mode. Nightmare Mode jeszcze nie istnieje w tej grze. O, działa! Działa! Muszę...
O, odświeżyłem czat, działa chyba. Cool. O, ma fucking god, dobra. Nie odblokowałem wszystkiego, bo ostatnie achievementy, jakie mi zostały. Ostatnie achievementy, jakie mi zostały. To został mi Nightmare Mode. I został mi, żeby schować się we wszystkich możliwych lokacjach. Ale ten achievement mi nie działa. Chowałem się w każdej lokacji, widzieliście to. I nie działa mi. Więc nie wiem, jak mam to zrobić. Może w jednej grze myślałem o tym. A szafa? W szafie da się schować? Nie. Idę to sprawdzić. Idę to sprawdzić right now. Mogę continue w zasadzie, wyrąbane. Czy chwałeś się po obu stronach dachu? Tak. No wiem, że się nie da, ale spróbuję, no co mam teraz do zrobienia, no. Weird. O, fatal error. No to dobra, no to nie sprawdzimy chyba. To fajnie. Nie wierzę, że przeszedłem tę grę dzisiaj, naprawdę. Ja myślałem, mówię, okej, okay, jeszcze, no jeszcze tak spokojnie z 5 streamów, może za pół miesiąca to przejdę. Nightmare Mode jest zblokowany przez to, że przeszedłeś, ale on nie był dodany do gry. Nie no, nie, na razie nie, na razie sprawdzimy. Więcej wiary w siebie, Elek? No dobra, okej. Okay. To było trochę, no może nie na styk. To nie było na styk tak bardzo, ale... Za dużo razy zabijali mnie przypadkowo, żebym... Nie ma nic gorszego niż pewność siebie przesadna. Czekaj, o czwartej zapisało, fajnie. Nie, no do szafy się nie da. Pod łóżkiem się chowałem, w wannie się chowałem, na dachu po obu stronach się chowałem, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Lodówka! No tak! Faktycznie! My bad! Ej, czemu nie działa? Chyba się gra zepsuła. Oh my god. Dobra, słuchajcie, ja sądzę, że tak. Skoro przeszliśmy ten sygnał, to jest to, co chciałem osiągnąć tymi streamami, jest dobrze. Nie chcę teraz jakby, wiecie, kończyć streamów na zasadzie w ogóle. Zostaniemy przy streamach, tak żeby były co jakiś czas. Czy dalej nie działają alerty? Powinny działać. Nie próbowałeś po obu stronach dachu? Próbowałem nawet w moim własnym zakresie na casual mode, próbowałem obydwie strony dachu i nic. Ale I guess, że spróbuję jeszcze raz. Dobra, pomysł jest taki. Ja jutro robię kolejną przerwę od streamów. Znaczy przerwę, nie jakąś długą. Możemy zrobić chociaż, albo może jutro zrobić streama? Nie wiem, jutro jest piątek. W sobotę zrobię streama, dobra? Zrobię streama w sobotę, zastanawiam się z czego. Możliwe, że w końcu ruszę te custom nighty z tych dwóch fangame'ów NAFA, co miałem ruszyć. Bo sobie chcę dać czas na trochę, nie wiem, pomontowanie, ponagrywanie rzeczy i tak dalej. Dobra? Welcome to the game 2? O nie, nie, no, będzie, ale ja muszę się na to pozbierać mentalnie i zrobić research i popróbować, czy będę na siłach, dobra? Dobra. Więc na Welcome to the Game 2 się mówimy. No na razie zostaje to co jest. The Endurance? Może w sobotę. Może, maybe. Dobra? Dobra. Ale ulga, ja pizgam. Dobra. Dobra, to ja będę kończył streama. Wyślę was do Zerona, weźcie mu, przekażcie. On tam gra w Deep Rock Galactic? Co można mu powiedzieć? Rock Solid mu napiszcie po prostu Rock Solid, dobra? Napiszcie po prostu Rock Solid i tyle. Dobra, dzięki.
Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia w sobotę i pewnie na filmach. Adios.